Witam na kanale Novato. Dzisiaj powrót do klimatyzacji Fujitsu, seria komercyjna, czynnik R410, ponieważ będziemy chłodzili małą serwerownię, a 410 jest klasyfikowany jako czynnik niepalny. To jest R32 z pianą gaśniczą, można powiedzieć w skrócie. I ten klimatyzator zaczynałem instalować kilka miesięcy temu, chyba 4. Nabiłem go azotem, powiesiłem jednostkę zewnętrzną, wewnętrzną. Widać tutaj było, że azotu jest 33 bary prawie. Dlatego, że to był remont budynku, tam ekipy wykończeniowe pracowały, ja położyłem przewody. Oni to zasłonili, zabudowali. No i czekałem, kiedy będzie oddany budynek do użytku, żeby można było wystawić, uruchomić klimatyzację i wystawić gwarancję od tego dnia, żeby była gwarancja. To już kolejne urządzenie Fujitsu z serii komercyjnej, które instalujemy. Tak to się jakoś składa, że na naszym terenie widocznie dobrze działają te służby od firmy, które przekonują, żeby tam w projektach były właśnie te urządzenia, ale nie narzekam, bo to są bardzo dobre urządzenia. Do minus 15 będzie chłodziła bez problemu w specyfikacji, a według zapewnień od inżynierów z Fujitsu to będzie to chodziło nawet niżej, do minus 20. Chłodziło. Proszę słuchać mnie. Tutaj mówimy o tym, że ten klimatyzator, jego głównym zadaniem jest chłodzić nawet w zimę przy minus 20. Dlatego, że serwerownia to jest takie miejsce, w którym nie można otworzyć okna i wpuścić zimne powietrze w czasie, kiedy jest na zewnątrz zimno. Tylko trzeba schłodzić to poprzez system klimatyzacji. No i do tego właśnie klimatyzatory z czynnikiem R410 są przystosowane bardzo dobrze, szczególnie Japończyki. Wiadomo, w serwerowniach przeważnie montuje się co najmniej dwa klimatyzatory ze sterownikiem, który umożliwia pracę naprzemienną, to dlatego, że w razie awarii jednego jest chodzi drugi, ale w tej akurat specyfikacji był pojedynczy, no i sobie będzie chodził, mam nadzieję, bezproblemowo, dlatego, że jestem jego serwisantem. A propos serwisu, to niedawno miałem kontakt z klientem, który zwrócił się z pytaniem do mnie, czy przejmę serwis jego urządzenia, ponieważ no, nie jest zadowolony z firmy, która wykonała mu instalację. I zanim oczywiście odpowiem na to pytanie publicznie, to chciałem powiedzieć, jak to wygląda z gwarancją i z serwisem, jeżeli chodzi o urządzenia klimatyzacyjne. Otóż w znamienitej większości klimatyzatorów to system polega na tym, że wykonawcą gwarancji jest zawsze ten instalator, który zainstalował jednostkę, czyli gwarantem jest oczywiście firma producent, dystrybutor lub importer, natomiast wykonawcą tej gwarancji jestem ja, ten, który zainstalował dane urządzenie. I z tym się wiąże też taka zasada, że jeżeli ja zacznę serwisować urządzenie, którego nie zainstalowałem, to według firmy, która jest producentem, przejmuje gwarancję, czyli przejmuje serwis gwarancyjny tego urządzenia. I czy tak należy robić, czy nie należy, no to już to są indywidualne rzeczy. Jeżeli chce się mieć dobry kontakt z klientem, to pewnie tak, ale jeżeli się nie chce mieć problemów, to lepiej nie. Tym bardziej, że jestem przekonany, że większość
instalatorów, tych, których spotkałem na pewno, czy których znamy się może bardziej telefonicznie, czy z YouTube'a, to są instalatorzy, którzy mają wieloletnią praktykę, którzy chcą wykonywać te swoje usługi rzetelnie i a czasami po prostu jest jakiś konflikt personalny i nie jest dobrze wchodzić w taki konflikt, tak mi się wydaje, ale czasami wchodzę w taki konflikt. Dziękuję Fujitsu, tym razem nie Mitsubishi, moje ulubione 3 diamenty, ale też japoński klimatyzator, bardzo dobry, seria do grzania, mam nadzieję, że wkrótce będę mógł zamontować u kogoś. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby mieć Fujitsu do grzania z tej wysokiej półki, to zapraszam do mnie, pojadę nawet dalej, aby zainstalować, żeby dotknąć to urządzenie, żeby mieć możliwość popatrzeć, jak pracuje. Zapraszam, Novato, sprawdzone, polecone, Ciechanów i okolice.